Mikrofony są włączone już. Znaczy do góry trzeba. O. Hej, hej, hej. Dzień dobry, witamy serdecznie na spotkaniu ze sobą wiem z Hutem, jak czytamy na skrzydełku, artystą ruderalnym, ale przede wszystkim prozaikiem, z okazji wydania jego najnowszej książki Historia o ludziach z wolnego wybiegu. Jeśli mieli już Państwo okazję tą książkę może nie, nam jeszcze nie czytać, ale przynajmniej ją obejrzeć tutaj w księgarni i przeczytać blurby na okładce, to poza tym, że wszyscy chcieli wypaść lepiej od ciebie i napisać bardziej skomplikowane, zakręcone teksty, to dowiadujemy się z nich, że jest to proza dosyć kosmiczna, przynajmniej ma jakiś związek z przestrzeniami dalekimi od nas. Tak, takie jest pierwsze wrażenie. No i po czym zaglądamy sobie do środka, zaczynamy czytać kolejne teksty i się okazuje, że to jest taki poważny realizm. Albo inaczej. Te teksty, żeby Państwo, jeżeli nie mieli Państwo jeszcze okazję czytać czy zapoznawać się z książką, są zbudowane w taki bardzo ciekawy sposób. Otóż dostajemy miłą, czy historię, która nam się wydaje miła, przynajmniej dobrze rozpoznaną historię, czy jakiś kod kulturowy, czy jakiś mit, coś, jakąś przestrzeń, w której czujemy się dobrze, na przykład historię o muminkach, albo jakiś fajny program telewizyjny, coś takiego dobrze rozpoznanego, kawałek serialu, po czym wszystko tam jest nagle zdetonowane, albo inaczej. Gdzieś tam tylnymi drzwiami, czy przez jakieś okienko przedostaje się coś, co całą narrację rozwala. I tak na przykład w Dolinie Muminków okazuje się, że mamy do czynienia z aferą mięsną. Oglądamy mecz i wszystko jest fajnie, tylko nagle okazuje się, że nie chodzi w ogóle o grę, nie chodzi w ogóle o ten mecz, tylko o to, żeby wszyscy piłkarze mogli sobie zrobić korzystne zdjęcie i wrzucić w media społecznościowe. Albo historia Wielkiego Głodu opowiedziana jest jako historia obżarstwa. Takie sytuacje się powtarzają, albo fragment jeden z odcinków Rodzinki.pl nagle staje się patorodzinką. No i teraz zanim ja się zacznę zastanawiać, dlaczego tak jest, to chciałam ciebie zapytać, dlaczego aresztujesz tę muminkę? Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli zdarzy mi się powtarzać trochę to jakby w nawiązaniu do Zygmunta Baumana, to znaczy chciałem powiedzieć, że nie jestem chory na COVID, tylko sytuacja stresowa wyzwala mnie taką reakcję obronną i zresztą kaszle czasami. Także dzień dobry, witam, dzięki, że wpadliście w tych ciężkich czasach na spotkanie. Mam nadzieję, że czytaliście albo przeczytacie książkę. I odpowiadając na pytanie, no tak naprawdę mi się wydaje, że to jest taka rzeczywistość, właśnie, że to nie jest rzeczywistość, która jest jakąś... Przepraszam, bo zapomniałem tego, że chwila było pytania. Znaczy, czemu nam to robisz, żeby nam... Czemu aresztujesz tę muminkę? Albo inaczej, nie, tak naprawdę chciałam zapytać o to, jakby jak... Już kojarzę.
No tak, że ta książka, można powiedzieć, jest realistyczna jak najbardziej. I też kiedy zaczynałem ją pisać, a czy tak naprawdę kiedy zaczynałem o niej myśleć, to jeszcze była dość taka odrealniona i jakby raczej kiedy przedstawiałem to jakimś wydawnictwom, to też nikt nie był zainteresowany, może z Piotkiem tutaj. Więc jak ona powstawała, to ona wtedy w tym zamyśle, to było chyba z, ja wiem, z 8 lat temu, tylko po jakimś czasie udało mi się wybrać formę do tych tekstów i jakby ja też cały czas je produkuję non-stop, ponieważ myślę, że ja jestem zafascynowany taką tematem rzeczywistości równoległej, nie? Że te pewne rzeczy dzieją się już teraz, znaczy przyszłość tak jest już teraz, tak samo przeszłość istnieje w tym samym momencie, co przyszłość i teraźniejszość. No i w takim świecie, powiedzmy, równoległym, te sytuacje, o których mówisz, że dlaczego morduje tamte muminka, no mają miejsce po prostu. Jak zaczynałem pisać tą książkę chyba jakieś 2 lata temu, rozmawiałem z kolegą, z naszym kolegą Łukaszem Podgórnym, takim poetą, i on pyta, coś piszesz? I ja mówię, tak, piszę taką właśnie książkę z takimi opowiadaniami dziwnymi, ale jakie? I ja mówię, no na przykład takie, trudno mi o przykład znaleźć, mówię, na przykład takie, że, no, że jest mecz i zamiast grać w piłkę, piłkarze ci, nie piosenkarze, tylko piłkarze. Zawodnicy, tak. Zawodnicy zamiast grać w piłkę, po prostu robią sobie promocję taką ostrą, nie? Robią sobie selfie i tak dalej, jak w tym tekście. I on powiedział, że no, przecież tak jest, nie? Że po prostu jest tak. No i tak myślę, że faktem, że takie są fakty. Nie? W przypadku wielkiego obżarstwa, no to jest też fakt. Tylko oczywiście, no, jest to jakaś taka, jakby do wielkiego głodu. Jest to takim, powiedzmy, jak czarne-białe, nie wiem, jak to teraz określić lepiej, ale nie wiem. Druga strona tej samej sytuacji, jakby, no i to istnieje, nie? To te rzeczy się dzieją. Nie? Może w Dolinie Muminków takie rzeczy się nie działy, aczkolwiek myślę, że wiele jakby bajek, czy też być może w moim życiu, nie? Ale mi się wydaje, że w życiu każdego człowieka, który tam dorasta, to wiele jakby takich schematów bajkowych, które były nam wtłaczane za dzieciństwa, że jesteśmy w takim właśnie wspaniałym, miękkim świecie i wszystko jest takie super. Oczywiście to było bardzo, ja Muminki uwielbiałem, czytałem wszystkie książki, że ta sytuacja się rozpada, nie? Że tak naprawdę to nie wygląda tak. I jak człowiek zajdzie do piwnicy właśnie w tym domku pięknym, lukrowanym Muminków, to w piwnicy właśnie mamy, nie wiem, bekowane mięso z jakiejś teksańską masakrę, nie? Więc to ja doświadczałem takich rzeczy w życiu, pewnie, jak mówię, każdy dorastający człowiek jakby tego doświadcza, się te schematy bajkowe rozpadają w taki właśnie jakiś drastyczny sposób, nie? A to też mi się wydaje dlatego, że te bajki, to już temat w ogóle inny, że te bajki współczesne są bardzo, znaczy pozbawione elementu brutalności, nie? Nie ma tych morderstw, tego takiego totalnego, hardkorowego po prostu. Już pozbawione? Pozbawione, tak? Tak mi się wydaje. Tylko, że bajki dla dorosłych. Proszę? Chyba, że bajki dla dorosłych, które oglądają dzieci. No ale współczesne animacje jakby są... No tak. Ale to są, powiedzmy, jakieś takie bardziej dla dorosłych, czy takich dzieci właśnie, którzy już dorastają. Ale te pierwsze bajki, właśnie takie do tych dzieci bardzo młodych, to raczej no, nie ma takiej, nie ma przemocy, nie ma takiego personifikacji zła, nie ma no, szeregu rzeczy, które jeszcze niedawno po prostu funkcjonowały normalnie w kulturze, że jak się mówiło o dziecku bajkę, no to no i mówiło się tam, że umarła biedna jakaś tam babcia, mówiło się tak, że przyszedł pan, miał siekierę i pokrył na kawałki, nie? Tyle ma. Przemyślałam się to, że z takiego bezpiecznego, zupełnie pozbawionego przemocy, z pozbawionej przemocy rzeczywistości nagle zderzamy się... No tak, w przypadku właśnie tej Doliny Muminków, jakby no ten temat właśnie też, który mi się wydaje jest obecny w popkulturze, tego jakby takiego miksowania bajek, nie? Tych takich popkulturowych miksów bajek, które są tak już w ogóle odwalone, odklejone. Nie wiem, to jest teraz ta bajka tych Time Adventure, nie? Taka... To tam jest groza, bo tam jest ta buka, jest właśnie bajek. Proszę? Tam jest buka w Muminkach. Aha, tak. Jest. Nie, to prawda, to trochę muszę przyznać, że był element strachu w Muminkach, buka, też się bałem. Nie, dobra, Muminki może nie są takim jak nie wiem, kogoś Puchatek czy jakiś
nowa seria Kubusiu Puchatków, nie? Gdzie są właśnie te wymyślone przygody, że oni tam się po prostu po tej łączce turlają i się kochają strasznie. A tam rzeczywiście, bo ta kometa nad Doliną Mulników w ogóle była taka, nie wiem, przeczytaliście, to był w ogóle, kurczę, ja czytałem to całkiem niedawno, w dziecku czytałem i to jest naprawdę, no nie, niezła rzecz, nie? Zła i w ogóle taka wchodząca w takie właśnie mroczne, już apokaliptyczne właśnie tematy. A nie było wersji filmowej tego odcinka o komecie nad Doliną Mulników? Było też, była taka grota. Ale mi się wydaje, że ona była skrócona, że to, że ta książka jest tak pełna dużo takich różnych detali, jakichś tam przygód, a to było takie chyba film trochę... Film pełna tak? 20 lat temu. To pamiętam. Może ja nie widziałem tego. Pierwszy film o coś mi minęło. Kometa nad Doliną Mulników, tak. To zderzenie, to wprowadzenie tych elementów przemocowych, czy zderzanie ich ze sobą, po prostu przeciwieństw, sprawia, że po prostu zaczynamy się śmiać, że nas to bawi, to jest ironiczne. I teraz jakby chciałam zapytać, czy pomyślałeś o tym, jakby, o reakcji, którą chcesz w nas wywołać, czy mamy się przestraszyć, czy mamy się śmiać? Jeżeli... I jakby wiesz, czy ten śmiech ma nas przed czymkolwiek obronić? To znaczy myślę, że i tak, no powinniśmy się, czy powinniśmy się, może, nie, mam nadzieję, że powinniśmy się śmiać i płakać, no bo dla mnie to jest chyba właśnie wyjście, żeby płakać i śmiać się. No bo nie no, ja mam wrażenie, że żyjemy w jakichś takich czasach, zresztą chyba to nie jest jakieś odkrycie, nie ma wszystkiego. Widzimy w jakichś czasach jakichś przełomów takich dosyć poważnych, nie? Które pewnie nastąpią, już następują, ale więc co można zrobić jakby w tej sytuacji? No dobra, a czy też nasze czasy różnią się tak bardzo od czasów, w których wydawałeś na przykład Zwał? Bo oglądałam trochę ostatnio starej telewizji, między innymi taki program, w którym wystąpiłeś zaraz po wydaniu Zwału, którym prowadził to Katarzyna Janowska i Piotrek Mucharski. I zapytali cię o to, co to jest kapitalizm. W ogóle cały program dotyczył rzeczywiście tego drapieżnego kapitalizmu w Polsce w roku 2004. Nie, było po prostu jakby tezy czy konkluzje. Tak się zastanawiałam, ale tak naprawdę bardzo się nie różniło od tego, co moglibyśmy pewnie dzisiaj powiedzieć, łącznie z tym, że padło zdanie, że konsumpcjonizm jest nową religią. I tak sobie pomyślałam, jak w twojej perspektywie od napisania Zwołu aż do historii, co się zmieniło tak naprawdę? No, albo jak się zmieniło, że w jaki sposób ty patrzysz? Zacznę od początku. Zmieniło się jakby dużo, bo jest jakby tego coraz więcej, nie? Tego, co powiedzmy wtedy, jak ten kapitalizm tam wkraczał do nas, wiaczkował i były to zauważone symptomy tego właśnie nadmiaru wszystkiego. Teraz tego jest jeszcze więcej, więc no zmieniło się. W moim przypadku ja jestem już sobie trochę na emeryturze i tak naprawdę myślę, że... No przecież nie pisarski. No nie pisarski, no. Naprawdę myślę, że jakby mi się udało na przykład założyć ogród, w którym będę mógł sobie posiadać jakieś na przykład jadalne warzywa i będzie ktoś mógł przyjechać powiedzmy do mnie, tam do domu, do żony i tak dalej, zjeść na przykład coś takiego, to już będzie jakimś takim wkładem po prostu, który niczego nie zmieni, nie? Ale jest jakimś elementem czegoś pozytywnego po prostu. I w moim przypadku jeszcze piszę, no ale ja też, w moim przypadku pisanie też nie wynika z jakiejś takiej rewolucyjnej potrzeby zmiany świata, to jest jakiś rodzaj obserwacji. Nie? No wtedy wyniknęło z jakiejś zmiany, był to jakiś, tak rozumiem, punkt przełomowy, w którym, jak potem Michał Witkowski powiedział, to było takie twoje po prostu walnięcie pięścią w stół. Znaczy, ja bym to sprowadził do rzeczy bardziej takiej błahej. No to, był temat taki, że pracowałem w banku i to było... Nie podobała mi się ta praca totalnie. Jeżeli ktoś czytał Zwało, to w sumie to wyglądało tam, tak jak tam pisałem. Może teraz oczywiście są dużo gorsze przypadki jakby tych mobbingu, czy też
przeróżnych rzeczy, jakieś hejterstwa i tak dalej. No ale wtedy dla mnie to było jakoś bardzo przykre i dojmujące i jakby napisałem jaką książkę z potrzeby tego, żeby wyrzucić jakieś negatywne emocje, które się zbierały we mnie, a których nie potrafiłem wyartykułować tak po prostu wprost, że powiedzieć tam pani, no wie pani to, że tam Basiu, czy tam na pani Basiu, niech pani, jest pełna granica, której ten, to, albo niech pani mnie nie straszy zwolnieniem, bo coś tam, no. Nie byłem przygotowany też na taką sytuację i też byłem, powiedzmy, człowiekiem introwertycznym, więc napisanie zwału było takim po prostu oczyszczającym elementem dla mnie też, a że zwał też trafił w taki moment właśnie, że była taka dyskusja o korporacjach, o tym właśnie kapitalizmie, że on nie jest do końca taki, jak nam się wydawało, prawda? I w ogóle, że chcieliśmy czegoś innego, a jest inaczej, w ogóle to dokładnie rozczarowanie pewne i to jakby na, w jakimś sensie zostałem wciągnięty w rozmowę o, powiedzmy, tak poważnych rzeczach, czym jest kapitalizm i też czym nie jest, też w ogóle no, nie mając pojęcia na ten temat żadnego, byłem po prostu rozczarowanym człowiekiem z Nowej Huty, który jakby poczuł się źle, bo właśnie, bo całe to marzenie, studia ekonomiczne i w ogóle obietnice tam rodziców i w ogóle całej grupy, że bądź po prostu pracuj, trzymaj się pracy, pracuj i w ogóle będziesz świetnie, w ogóle wszystko będzie pięknie i tak dalej. No więc powiedziałem sobie tak, będę pracował, nie? No i pracowałem tak, no i w pewnym momencie powiedziałem, no nie daję rady, no. No ale ja też byłem, powiedzmy, dość takim miękkim człowiekiem. Łatwo rezygnowałem z różnych wytyczonych celów, więc znaczy no nie byłem, no właśnie, no, byłem introwertykiem, no nie potrafiłem po prostu powiedzieć komuś w gangę, że weź ty się tam, pani Jubil, właśnie, więc no to, no więc jakby zwał był wynikiem frustracji po prostu człowieka, który obudził się w Polsce, cały czas żył w tej Dolinie Muminków właśnie, gdzie wszystko było spoko, mieszkało się z rodzicami i oni dawali tam właśnie, dawali jedzenie i tak dalej. Człowiek czasami się zaimprezował, tutaj musiał popracować i nagle wyszedł z tej właśnie takiej, tej, że to nie będzie wyglądało tak, że tam właśnie człowiek sobie będzie mieszkał, tu będzie miał pracę, pójdzie, zarobi, zabawi się i w ogóle takim fajnym właśnie, fajnym kółeczku sobie tak powiedzmy urządzi życie, że nagle się staje przez momentem, że kurde, no nie da rady, nie no po prostu. Nie wiem, konstrukcja psychiczna moja jakby tego nie wytrzymała. Okej, a teraz jakby zbierając, czy jakby szukając pomysłów do książki, wędrując sobie po tych końcach internetu i zgliszczach popkultury, jakby musisz być tego ciekawy, jakby czy to jest rodzaj właśnie też frustracji czy fascynacji? Znaczy jest to, to wynika z takiego powiedzmy zdziwienia takiego też. Ja też w ogóle ta książka jest takim trochę nawiązaniem do mojej pierwszej książki, która się nazywa Nowy Wspaniały Smak, która była właśnie takim totalnym wyrzutem po prostu. Znaczy te teksty są tam powiedzmy miarę obrobione, prawda? Mają tam miarę tam początek, koniec, czy tam puentę, czy coś, ale te pierwsze teksty były takim po prostu w ogóle strzałem jakimś z podświadomości i one też dotyczyły właśnie takiego zdziwienia jakby tą nową rzeczywistością, która się tam po transformacji dawno temu, już w ogóle nie lubię o tym mówić, bo to są jakieś prehistoria polska, my cały czas jakby siedzimy w tych właśnie trudnych tematach tego. No i to był taki strzał, że kontakt z nową rzeczywistością, z nowymi technologiami, w ogóle to było takie wow, leczało, nie? I wtedy właśnie opisywałem to, przerabiając tam, łącząc to bardzo często właśnie z jakimiś takimi tekstami z tych gazet, Życie na Gorąco i tak dalej, miksując te, to taki był trochę mixtape wtedy robiony. No i teraz jakby wróciłem do tego do samego początku, bo tak miałem tam parę pomysłów na napisanie, ale tak naprawdę nie mogłem się do niczego jakby wziąć, ciężko mi było jakby rozpocząć jakoś taki coś, nie wiem, poważny czy mniej poważny tekst, więc pomyślałem sobie, że kurde, no kiedyś pisanie sprawiało mi przyjemność i było takim właśnie, że wow, nie, że ten, no więc wróciłem do takiego początku i miałem taką właśnie fajną przygodę z tą książką, a wynikało, bo jak mówię, no ze zdziwienia, że tyle się tych rzeczy pojawia teraz, że prawie co człowiek to jest w ogóle odrębna historia, odrębny motyw na dokument, nie? No z każdego człowieka można by zrobić film dokumentalny,
I w ogóle, no, że to jest niesamowite, no, że ten kosmos w ogóle jakby tego, co my tworzymy, ta kultura ludzka w ogóle się rozrasta, w ogóle pączkuje, jak internet, no to wiadomo, ale też powiedzmy, są coraz, jest coraz więcej odkryć naukowych i widzimy, że ten kosmos w ogóle, który nas dotacza, jest też jeszcze bardziej skomplikowany niż nam się wydawało i jakby, no, oczy otwierają się ze zdumienia. To przecież tak jakbyś był optymistą. Znaczy, no właśnie, tak właśnie myślałem, że takim pytaniem dzisiaj, tak sobie myślę, że z jednej strony właśnie człowiek jest niesamowity, tak jak ja właśnie, bo już tak miałem przygotowaną odpowiedź na to, że człowiek jest, że z jednej strony właśnie jako ludzie możemy stworzyć w ogóle niebo, a z drugiej strony piekło, nie? Że i to jest tak naprawdę nie wiadomo, nie? Bo gdyby ten powiedzmy przemysł wielki, który ma ten wielki kapitał, zmienił tam powiedzmy, zaczął produkować, nie wiem, nie foliowe worki, tylko jakieś worki z grzybów czy z czegoś, są jakieś no, technologie, to w zasadzie też mógłby na tym zarobić i jakby nic by się nie stałoby się nic takiego wielkiego. Nie? Musieliby tam oczywiście maszyny pozmieniać i tak dalej. Że to jest tak proste, że ludzkość niby żyjemy w czasach apokaliptycznych. Też przyznam, że ja też słyszę od czasu wczesnej młodości słyszałem w ogóle o czasach apokaliptycznych. I to było zawsze dla mnie przerażające, ale też nie widać było żadnych oznak tej apokalipsy. A teraz mam wrażenie, że te oznaki jakieś są, że są jakby takie wyraźniejsze. Jakie? No choćby pożary w Kalifornii, no. To te rzeczy się nie działy kiedyś, nie? Albo o nich nie słyszeliśmy. Ale myślę, że pewnie byśmy słyszeli o nich, nie? Więc jest szereg takich w ogóle jakichś dziwnych tematów związanych z geografią. Te dziury na Syberii, mieć się tam metan uwalnia i tak dalej, które no tak naprawdę mogą, no to nie wiem, bo też pewnie czytacie o tym w internecie, nie, że to może być taki, że tam robi punkt zapłonu, nie, i wtedy już nie będzie żadnego, nie będzie już jakby takiego, że a może byśmy zmienili technologię, a może a segregujmy śmieci, a może nie, a może wiesz, nie, może to i tak dalej. Więc to będzie, że może być za późno, ale. No ale z drugiej strony właśnie, więc widzimy ten mrok jakby cały, który jest jakby przed nami, płonąca Kalifornia i w ogóle, no też, no i dużo różnych rzeczy. A z drugiej strony jakby słyszymy o technologiach, które po prostu mogłyby zmienić w ogóle oblicze świata właśnie w taki sposób, że może nie jutro, ale tam za 20 lat moglibyśmy znowu żyć w jakimś właśnie wygodnym, miłym środowisku w ogóle do życia, gdzie nie będziemy musieli sobie skakać do gardeł i walczyć o ziemię, o wodę i tak dalej. Ale nie ma u ciebie w ogóle śladu takiego myślenia w tej książce. Jest raczej, jeżeli powiedziałabym, że jest jakiś rodzaj optymizmu, to taki, żebyśmy, tak jak w opowiadaniu o plastiku, taki, żebyśmy się cieszyli tym, co mamy teraz, albo nieważne, że jest to rodzaj już świata jakiegoś zniszczonego, czy wypaczonego, czy pełnego właśnie sprzeczności, ale żebyśmy się cieszyli tym, co jest teraz, bo jakby patrząc, tak pozwalając sobie spojrzeć z perspektywy z przyszłości, wspominamy te czasy jako świetne w ogóle, wspaniałe. Czy myślisz, że tak? No tak, w tym tekście tak jest właśnie, że będąc już jakiejś tam przeszłości, to teraz myślimy sobie, ależ to były piękne czasy, nie? Właśnie plastik płynął rzekami, nie? I tak dalej. To było wspaniale, bo człowiek się mógł wykąpać i tak dalej. A teraz, a powiedzmy za 10 lat czy 20 mógł być, powiedzmy, nie, morza plastiku, takie wiesz, już gęste jak kisiel, nie? Rzecz nie da się wyjść, tylko tak się odbijasz. Tak dalej, więc... No trudno, ja tej książki nie postrzegam w ogóle, jako ja myślę o niej, to nie postrzegam jej jako mrocznej. No wydaje mi się to raczej rodzajem jakiegoś czarnego humoru, czy groteską. Aczkolwiek jak dawaliśmy do czytania tutaj właśnie z wydawnictwem
tą książkę różną osobą, no to były opinie skrajne, takie, że po prostu, że tego nie mogło czytać, bo to jest tak po prostu mroczne i ciężkie, że tego czy się nie da, nie? Że się nie da, że już, że może no, już koniec świata w ogóle jest za oknem, otwieram książkę i czytam o końcu świata, nie? Więc... Dlaczego u ciebie nie ma pieniędzy w książce? Nie ma pieniędzy? Wszyscy płacą kredytami. Aha, no tak, no to jest taki powiedzmy ukłon w stronę powieści takiej klasyki, powiedzmy literatury popularno-naukowej, czyli science fiction, nie, że właśnie, że już mamy te kredyty cały czas i... No ale to był też taki, powiedzmy, taka zabawa językowa, no, jak tam pytanie, ile masz lat, ile masz rat, nie? Ktoś nie wymawia L, R, przepraszam, to mówi, ile masz lat, nie? A ile, no, coś tam z tym. No więc ile masz rat, nie? To mi się wydaje, że... A poza tym, tak naprawdę, jak sobie o tym pomyślicie, ja studiowałem ekonomię, ale nie wiem w ogóle, straciłem z tym kontakt, nie znam się na mechanizmach wielkiej ekonomii, no ale teraz pomyślmy w ogóle o naszym długu publicznym, nie? I w ogóle ile każdy z nas jakby teoretycznie ma, jaki ma dług, nie? I teraz możemy sobie pomyśleć właśnie o takiej sytuacji, o której myślałem też, pisząc tą książkę, ale nie znalazłem jakiejś formuły na to, no, o tekście, że na przykład w pewnym momencie pojawia się u nas, pojawiają się windykatorzy z Chin, nie? Czy powiedzmy, nie wiem, z Indii, czy z Brazylii, nie? I mówią nam, słuchajcie, nie? Jesteście nam winni, kupiliśmy was, wasz dług publiczny, jesteście nam winni, każdy z was, nie wiem, 2 miliony złotych, nie? Jak się buntujecie, to przychodzi wojsko i to jest już nie jest jakieś wojsko, że tam mamy pięć samolotów, tylko po prostu przychodzi armia, no... Wiecie, jakie są armie teraz nowoczesne, nie? Z nimi się nie pogada. No i teraz co się dzieje z tym długiem naszym publicznym? Komu go spłacamy? Ja nie wiem, komu go spłacamy? A co się stanie właśnie, co się wydarzy w sytuacji, jeżeli korporacje przejmą kontrolę nad światem, gdzie to się miejscami dzieje i powiedzmy, że kupią te długi. Wtedy powiedzmy jakaś, wyobraźmy sobie firmę zbrojeniową, która kupiła dług polski publiczny, nie? No i co? A to nie jest niemożliwe, nie? Ludzie się tam, jakby są straszne jakby fluktuacje w ogóle teraz ludzkie na świecie, no widzimy też u nas uchodźcy i tak dalej, ale Chińczycy, którzy wykupują, nie wiem, Syberię, czy tam Mongolię podbijają, czy w ogóle całą Afrykę, czy już w ogóle słyszałem, nie wiem, czy w Brazylii w ogóle już też jakieś kupują, no to się może zaraz tak skończyć, nie? Nie będziemy się śmiali wtedy, zastanawiali, jak czymże to futurystycznie brzmi i tak dalej, tylko po prostu będziemy mieli raty do spłacenia. I będziemy się dzień dobry, ile pani, będziemy się tak poznawać właśnie, tworząc związki tam właśnie, rokując. Cześć, ile masz rat? Nie, 300. Nie wychodź za niego za mąż, nie? Ty masz tylko tam, wiesz, 50, to jest jakiś gołodupiec, nie? 300 rat, nie spłaci tego nigdy. Zostaw go. Teraz jak cię słucham, to jeszcze zastanawiam się nad twoim jakby poszukiwaniem, jakąś taką mapą skojarzeń czy połączeń, bo mówisz z jednej strony o literaturze fantastyczno-naukowej czy science fiction. Gdzie są dla ciebie jakieś najciekawsze scenariusze dotyczące przyszłości? Jakby albo w czym je czytasz, albo w czym je widzisz, albo co sprawia, wiesz, jaki element? Tak, konkretne przykłady, jeżeli chodzi o literaturę, czy w ogóle tak? W ogóle. Jakby widzisz jakąś sytuację i dostrzegasz, bo to jest trochę tak w tych tekstach, że jakby wychodzimy od jakiejś takiej sytuacji zupełnie, zupełnie zwyczajnej, czy od jakiegoś właśnie takiego... Od historii, od serialu, od odcinka vloga, po czym dzieją się, jakby trochę wykraczasz w przyszłość, patrzysz na to, co się może, na co coś może wydarzyć i potem wracamy do teraźniejszości. To są wszystko takie okienka trochę wychodzące w przyszłość, ale uświadamiające właśnie, tak jak mówiłeś, że to się dzieje już tak naprawdę, czy pewnych historii są zaczątki już teraz, no bo właśnie w tej grotesce, czy w tym przerysowaniu, tak jak na tym meczu, w którym gdzieś tam piłka się toczy, piłkarze się o nią tylko potykają, piłka im przeszkadza w zrobieniu sobie zdjęcia, ale za chwilę sobie myślisz, no tak, okej, tak się już teraz dzieje, właściwie o to chodzi. Jakby wszystkie sfery podlegają jakiejś tam monetyzacji, tak, czy sfery kultury, sportu, wszystkiego i jakby
Bo pytam cię o inspirację. A, inspirację, dobra. Sorry, bo się zagubiłem już. Tego nie się pytanie. Właśnie inspirację ja miałem tak, że co jakiś czas lubię sobie poczytać takie jakieś rzeczy na temat nowinek, jakichś odkryć naukowych, czy powiedzmy coś związanego z fizyką, z astronomią, więc jakby tam jakby są też czasami można natrafić na technologie, które nie są jeszcze w użyciu na przykład tu naszym, ale które już funkcjonują na świecie. Nie? My na przykład my tu żyjemy sobie w tym Grajdołku i tam sobie myślimy. Ostatnio właśnie rozmawiałem z kolegą, który mi tam notabene te trailery robił, tego miał drona i on mówił, że technologia dronów jest już taka, że można stworzyć w ogóle latającą... Aha, że są drony, które sterują jakby eskadrami dronów, nie? Że jest dron matka i pod tym dronem, dron matka ma tam powiedzmy 10 w ogóle zespołów po 100 dronów, nie? I na przykład, że to jest możliwe, są takie loty wykonywane. Teraz sobie wyobraźcie powiedzmy armię, która ma właśnie drona matkę i 100 dronów, która ma bombę i celują precyzyjnie w ogóle w to miejsce, nie? Więc to się dzieje. Ja my też o tym jakby nie wiem, więc jakby szukam też takich powiedzmy nowości po internecie, ale też nie wiem, jakieś może intuicje mnie do tego też prowadzą. Być może jakaś wyobraźnia, która mi czasami tam podsuwa takie jakby pokręcone, głupie słowa, rzeczy. Ale jeszcze też zdziwiłem się, na przykład napisałem ten tekst, nazywa się Iber GPS, który jest właśnie o GPS-ie, który przejmuje kontrolę nad kierowcą i tam każe mu coś robić. No i ostatnio rozmawiałem z tym gościem o tych dronach właśnie, on też mi mówi, że on tak mówi z głupia fran, że już gdzieś tam są samochody, które jakby rozmawiasz jak właśnie jak z GPS-em normalnie, a on ci po prostu prowadzi, że sobie siedzisz, że on po prostu rozmawiasz z nim, on ci mówi co. I wtedy ja myślę sobie, kurde, napisałem takie opowiadanie i wydawało mi się, że jest futurystyczne, nie? A tutaj nagle... Także... Dzisiaj czytam o kamerkach internetowych takiej wielkości, które można zamontować na chrząszcza na przykład. Ale też jeszcze jedno, właśnie jadąc tutaj widziałam okładkę Vogue'a, na którym jest dziewczynka, która niedawno protestowała z kartką Don't Call Me Murzyn. I tak sobie myślałam też o twoim opowiadaniu, w którym protesty są wykorzystywane od razu do promowania przeróżnych rzeczy. No tak. Myślę, że jakby... Ludzie, którzy posiadają kapitał, są, jakby mają już powiedzmy armię takich specjalistów, że oni jakby wiedzą w jaki sposób pokierować ludźmi, którzy tam powiedzmy, którzy tego nie wiedzą. A też właśnie coś mi się przypomniało na temat tego tematu. Aha, właśnie. Ale kurde, no, zapomniałem, sorry. Przepraszam. Zapomniałem. No, że człowiek mi się wydaje jest dość taką strukturą jakby dość przewidywalną, prawda? Że można jakby jeżeli go tam zaczniemy się uczyć na jego temat, to możemy poznać jego zachowania na tyle dobrze, że możemy go może po prostu normalnie nim sterować. I znowu mi uciekło. Aha, właśnie. Ja czytam różne głupie książki, ostatnio czytałem o jak CIA eksperymentowało z LSD, jest taka książka wyszła i tam, słuchajcie, no, od 50. lat, od początku, końca II wojny światowej były przeprowadzone regularne eksperymenty z LSD, gdzie jakby i też w ogóle z tymi technikami łamania więźniów, nie, czyli muzyka, to co znamy z Guantanamo. I to było robione w ogóle na całym świecie, w różnych w ogóle jakichś tam laboratoriach. Tam ludzie przychodzili w ogóle jakieś katusze. A zmierzam do tego, że już wtedy, w latach 50. w ogóle był ten trend, żeby CIA pracowało nad tym, co zrobić, żeby po prostu kontrolować człowieka na tym poziomie właśnie, oni to nazywali astralnym, nie? Ale jak nazwijmy to astralnym czy jakimś innym, chodzi po prostu o to, że po prostu kontrolujemy jakby tą warstwę emocji w ogóle i tego, co się dzieje, co w miejscu, które nazywamy świadomością, czy też, czy tam, wiecie, coś niematerialną po prostu strukturę, którą my wytwarzamy, a która faktycznie istnieje. Starzy koledzy.
Koledzy z wojska przyszli. Także już wtedy w ogóle prowadzono eksperymenty szeroko, w ogóle był budżet na to, duży budżet, gdzie testowano w ogóle właśnie takie rzeczy. No i teraz sobie wyobraźmy, to było 50 lat temu i teraz w jaki sposób właśnie można kontrolować, wykorzystywać, powiedzmy, bunt, sterować w ogóle ludźmi i tak dalej. No powiedzmy, to co się dzieje na Białorusi, można by nawet, patrząc, że to jest dość prymitywne, nie? Że ta władza po prostu jest prymitywna, bo ma pałki i nic więcej. No ale myślę, że nie wiem, no, może może niebawem pojawić się władza, która po prostu będzie inaczej jakby tym sterowała. No chociaż może korporacje już takie są, koncerny farmaceutyczne i tak dalej. Lekarstwa, które po prostu spożywamy, bo musimy spożywać, więc sterują nami. No, są po prostu konkretne jakieś substancje chemiczne, które wywołują u nas jakiś rodzaj emocji, nastawienia i też, nie wiem, no, jak się je Prozac, to się chce po prostu konsumować też bardziej, nie? Człowiek jest szczęśliwy i myśli sobie, wow, zajebiście. Zajebiście. Znaczy, jak pytałam cię o takie jakieś punkty zwrotne, czy to, co się zmieniło przez ostatni czas, jakby od momentu, kiedy napisałaś chociażby z Wałtą, technologie byłyby taką jedną rzeczą, takim jednym punktem zwrotnym, które zmieniły nas. Czy widzisz jakieś jeszcze zmiany? Czy nas jako konsumentów, jakby trzymając się tego tematu, który też łączy. Myślę, że. Bo jakby w większości twoi bohaterowie są jednak konsumentami, albo widzami, albo obserwują, jak ktoś konsumuje, albo sami konsumują. I jakby jestem ciekawa, jak to widzisz, co się przez ten czas my jako konsumenci, jaką przerzucimy zmiany, czy oprócz technologii nas też coś jeszcze. Znaczy, myślę, że po prostu jakby jest tego wszystkiego więcej w ogóle. Jakby my jako konsumenci po pierwsze jesteśmy bardziej oszołomieni możliwością wyboru, a mam wrażenie, że ja mówię o konsumentach, którzy mówią o miastach, powiedzmy, nie? Bo, ale no teraz mieszkam na wsi, to wygląda bardzo podobnie. Nie? Może nie aż tak bardzo jak w mieście, ale podobnie. No i jakby mi się wydaje, że taki ten mechanizm właśnie tego jedzenia, czy też konsumowania stwarza takie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, nie? Że jesteśmy w świecie takim, że po prostu możemy zaraz wyjść sobie do sklepu i kupić sobie cokolwiek chcemy i w ogóle jedzenia to jest tyle, że tam, że będziemy wybierać, nie? Że dzisiaj zjem to, a napiję się takiego piwa albo nie. I to jest jakby ta iluzja, mam wrażenie, że trochę jakby w jakimś sensie osłabia tak człowieka, że on nie jest przygotowany na takie jakieś gwałtowne ataki, które moim zdaniem jakby są elementem. Iluzja wyboru, czy iluzja tego, że mamy. Bezpieczeństwa, nie? Przynajmniej tutaj, tu siedzimy w Krakowie i w naszym powiedzmy, w mieście, nie? Że jest iluzja bezpieczeństwa, że to po prostu będzie tak sobie trwało i będziemy cały czas właśnie zastanawiali się nad tym, że kupimy sobie, nie wiem, że jutro pójdę do kina na to, a za rok kupię sobie nowego Forda, a tam powiedzmy za dwa lata coś jeszcze i tak dalej. Że to jest, że to bo, moim zdaniem to nie będzie tak wyglądało, nie? Że się pozmieniają, że świat się pozmienia, bo na przykład że temperatura wzrasta jest jakby ewidentne. Nie? Ciężko, nie wiem jakie mają jakby ci denialiści klimatyczni, jakie mają jakby argumenty na to, ale jestem się na to, że się temperatura, że nie podwyższa się, nie? Bo chyba się podwyższa, czy nie, że się podwyższa, ale takie podwyższenie temperatury może zmienić w ogóle taką no, niesamowitą ilość rzeczy, nie? Mogą się pojawić nowe pająki, grzyby, pleśnie, wirusy, jak teraz powiedzmy, no po prostu istoty, które potrzebowały po prostu jednego stopnia więcej ciepła i zaczną się po prostu elegancko rozmnażać, no, jak powiedzmy kleszcze, nie? Które teraz jest plaga, a kiedyś tak nie było, więc jakby rodzaj też apokalipsy może przyjść takiego właśnie tak po cichu, nie? Że my tego nie zauważymy i będziemy sobie myśleć, że ale wiesz, no mam tam
Zaczęła mi pleśnieć nogę, ale kupiłem sobie dezodorant i idę do kina, nie? Więc tak myślę, że to się tak zmieniło, nie? Bo w przypadku jakby jakiejś przeszłości człowiek cały czas żył, znaczy nie wiem, ja miałem wrażenie tam przynajmniej do jakiejś 30, że żyje na takiej beczce prochu w ogóle, że cały czas w ogóle coś się zaraz wydarzy, coś się zmieni, wszystko będzie wyglądało inaczej. A potem jakby, nie wiem, no właśnie teraz ten jakiś dobrobyt ostatnich 10 lat w Polsce, mniejszy czy większy, jest taki usypiający trochę, no. Że właśnie no, że ludzie po prostu tracą takie elementarne jakby umiejętności, które pozwalają przetrwać, przeżyć, a jakby uzależniają się od rzeczy, które w momencie, gdy na przykład, nie wiem, nie będzie prądu, no to nagle mnóstwo w ogóle się zmieni, nie? Prąd odetną, no to będą jaja wielkie. No. Aczkolwiek widzę też jakby pozytywne, tylko że to są bardzo takie mniejszościowe ruchy. Na przykład Piotrek mówił, że zaczął kisić, nie? Kisić się w domu. Nie, kisić jakieś przetwory, zaczął kisić, no i to jest pozytywne, bo to jest powiedzmy umiejętność, że człowiek może sobie zgromadzić tam na zimę na przykład potrzebne jakieś tam witaminy, kalorie, no. I będzie zdrowszy, no nie musi mieć tego takiego powiedzmy pakowanego dziadostwa. No. Mówisz o tym złudnym poczuciu bezpieczeństwa, które sprawia, że się po prostu osuwamy w pleśnienie i w pleśń. No i teraz może naszą aktywnością właściwie jest taka aktywność, która jest taka, wydaje się, wirtualna w jakimś sensie. Czy rzeczywistość wirtualna, czy sposób jakby spędzania czasu tym, czym się zajmujemy i tak dalej. Jest to coś takiego, że jak odetniemy, wyciągniemy wtyczkę z kontaktu, to nagle się okaże, że jesteśmy, nie wiem, jak po prostu dzieci do mgle, nie? Tak myślę. No dobra, to teraz zabrzmi idealistycznie, ale szukasz w takim razie jakiegoś przełącznika, takiego między tym stanem uśpienia w dobrobycie, a tym, żebyśmy, nie wiem, zauważyli, że nam ta noga pleśnieje? Jakby po pomocy... Znaczy, tak. No w moim przypadku jest jakby akurat, miałem powiedzmy szczęście takie, że wyprowadziłem się na wieś i tam jakby świat jest na tyle jakby różny, że nie mogę sobie pozwolić na coś takiego, że powiedzmy na siedzenie, jak mówię o swoim życiu, nie mówię też, nie mówię o waszym, że powiedzmy moje życie w mieście to było, tylko że ja wtedy prowadziłem bombę, więc to z żoną, więc to jakby też było niestety jakby związane z prowadzeniem klubu, no i było takie, no po prostu, i czułem, że odsuwam się taki właśnie, taki bezpieczny właśnie letarg, który mi tak pozwala właśnie tak, nie wiem, przysypiać, nic nie robić w ogóle, nie pracować nad sobą po prostu, nie? Nawet głupia sprawa, no trzeba mi po prostu kręgosłup już tak na trzaskać, że się nie byłem w stanie poruszać, nie? A to dlatego, że po prostu siedziałem, coś tam oczywiście pisałem przy okazji, nie? Ale nie robiłem, znaczy nie pracowałem nad ciałem, nie? I jakby moja przeprowadzka na mnie spowodowała to, że niestety jakby niejako zostałem zmuszony przez okoliczności do tego, że muszę po prostu jakby więcej w ogóle czujności wykazać na różnych frontach i na razie to idzie w dobrym kierunku i myślę, że no właśnie, że jeżeli kiedyś mi się uda ten ogródek zrobić z warzywami, no to w ogóle będę bardzo szczęśliwy i to... My też. To będzie jakimś takim, w moim przypadku mojego życia jakimś takim powiedzmy, z czymś takim miłym spełnieniem, no nie wiem jak w ogóle, nie wiem co się będzie też działo na świecie wtedy, nie? To jest wszystko. A w tekstach, które piszesz, w sensie czy one mają być, bo jak powiedziałeś o tym nieprzyjemnych wrażeniach, które miała grupa fokusowa, czytająca twoje teksty, to właśnie ja odbieram to jako taki przełącznik, tak? Jakby tak jak próbowałam powiedzieć na początku, to złudzenie, które dajesz czytelnikowi, kiedy zaczyna czytać tekst i wydaje mu się, że jest w jakimś miłym miejscu, albo że czyta historię, którą już zna i nagle okazuje się, że stawiasz po prostu przed nim jakieś takie lusterko, albo zaczynasz mu opowiadać coś, właśnie wpuszczasz jakieś nieprzyjemne uczucia do tej historii, czy coś, czym nie chciałby się mierzyć, że to jest taki rodzaj przełącznika. Hmm.
Dlatego mówiłam, że to jest idealistyczne pytanie, jakby czy masz, czy jakby, czy ta ironia i groteska w zamierzeniu mają podziałać jako taki przełącznik, czy jakby taki sygnał do tego, żeby się zerwać nagle i nie przysypić. Czy w ogóle tak ode mnie myślisz i opisujesz po prostu to, co jest? Nie myślałem o tym, bo w sumie ta książka powstawała dość spontanicznie i w przypadku powiedzmy takich, nie wiem, spontanicznych, bo pisałem też nie spontanicznie, w przypadku takich spontanicznych rzeczy jakby nie mam czegoś takiego, że właśnie takiego myślenia, że co ja bym chciał właśnie uzyskać w tym, że to napiszę. No bo gdybym powiedział, że chciałbym właśnie jakiś taki przełącznik znaleźć i pokazać coś, powiedzmy, odbiorcy, jakiś rodzaj lustra czy też tego, no to byłoby to, mam wrażenie, dość głupie w momencie, gdy siadam, zaczynam o tym pisać. To byłoby po prostu jakby coś takiego, że mam zaprojektowaną jakąś wizję i po prostu wiem, że tak się wydarzy, że po prostu odbiorca po prostu weźmie to i powie: o! Ale nie, wiesz, nawet jakby mierząc się z tym, co usłyszałeś o książce, chociażby o tym, że jest nieprzyjemna, czy że ta lektura jest nieprzyjemna i czy zastanawiałeś się właśnie, dlaczego tak może być? No bo ona jest w dużej mierze mroczna bardzo i rzeczywiście ktoś, kto jest delikatny, no może tak się poczuć, że to nie jest właśnie śmiech przez łzy albo właśnie groteska, tylko jakaś taka makabreska, nie? Ja trochę tak naprawdę myślałem o tym jako o takiej makabresce, nie? Humor. Ja gdzieś tam od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o kino, to interesowały mnie w zasadzie dwa gatunki, horror i komedia. Więc gdzieś powiedzmy ten temat się cały czas tam, powiedzmy, wiesz, go mnie kręci. Więc te historie mają też takie elementy właśnie takiej makabry. Też chyba najbardziej makabryczne zostały usunięte przez redaktora. Dziękuję bardzo wydawnictwu za cenzurę, obrzydliwą cenzurę. Nie żartuję. To doszliśmy do wniosku razem, że to jest po prostu zbyt mocne i z Miłoszem Biedrzyckim. I niestety nie pojawiło się na łamach książki. A interesują cię bardziej ludzie czy historie? Jakby myślałeś tutaj o bohaterze, o człowieku, czy raczej o historii, którą chcesz opowiedzieć? Myślę, że bardziej o historii. I o... jako... no, jak jeżeli ktoś czytał, no to też wie, że tam nie ma jakichś, powiedzmy, pogłębionych psychologicznych bohaterów, którzy tam mają jakieś rozterki, tylko jest jakby, no... historia bardzo często się zredukowana do takiej pasty lub też takiego, powiedzmy, przerywnika fabularnego. Jest bardziej o historii. Właśnie pomyślałam, że zapytam cię o te gatunki, o te pasty i skity. Opowiesz coś? Czemu to są właśnie takie przerywniki fabularne? Czemu się powołujesz na takie gatunki? Jakby, czy też widzisz jakby tą siłę, czy jakby taki... nie wiem, jak to powiedzieć, siła historii właśnie w tym, że ona jest jakimś rodzajem przerywnika i tylko tam możesz jakby znaleźć miejsce na to, żeby opowiedzieć kawałek tego świata. Nie wiem, czy teraz mówię jasno, ale że tylko w jakimś we fragmencie i w odprysku można zobaczyć jeszcze ten kawałek rzeczywistości w jakiś taki sposób, żeby zobaczyć, co naprawdę się dzieje, wiesz, poza całym tym właśnie, czy będąc w jakimś tam uśpieniu totalnie, nie dostrzegając rzeczywistości, albo będąc zarzucanym kolejnymi obrazami, tylko jakby taki, to jest taki fragment, w którym widzimy, jak jest. To znaczy, ja powiedzmy celowo wybrałem taką formę właśnie pas skitów, czy też powiedzmy jakiś taki formatów medialnych, czy bardziej, czy miejsc współczesnych, dlatego że to jakby pozwoliło mi opowiedzieć właśnie historie, których już od dawna sam myślałem, jak mówię, do jakichś 8 lat, tylko nie miałem pomysłu, jak je ugryźć. Myślałem o tym jako o takich normalnych, klasycznych opowiadaniach, ale jak zacząłem je pisać, to one trochę jakby tak jak orko o półgorze, nie? Trochę gręziły, więc pomyślałem sobie, że... a też miałem też jakby trochę przerwy od pisania,
A to jest, no jest to jest tak, to jest trochę niestety tak, że jak człowiek wypada z gry, no to jakby nie siada nagle, nie pisze, może przesadza, no, znaczy w moim przypadku tak było, że nie siada, nie pisze powieści, w ogóle jest skomplikowane. Ja, trzecia sprawa, że ja też te teksty pisałem w trakcie budowy tam domu na wsi, więc schodziłem z budowy tam o 18, 19, tam to myłem się i tam miałem jakieś 2 godziny jeszcze przed snem i tam, więc nie mogłem sobie pozwolić na jakieś rozbudowane narracje, więc to jakby szereg czynników wpłynęło na tym, że wybrałem po prostu takie formy krótkie i takie po prostu właśnie różnej długości, formy różnej długości w ogóle. A też, no właśnie, też poznając pasty, formułę pasty i tak dalej, to pomyślałem sobie, że jest to bardzo, bardzo fajna w ogóle rzecz i też wracając jeszcze do tego mojego tekstu Nowy Wspaniały Smak, tego pierwszego zbiorku opowiadań, to tam właśnie to były pasty, nie? Te teksty to były pasty, one były po prostu wyciągane z jakby z takich, tylko to były wtedy, nie było jeszcze mediów elektronicznych, były to takie media gazetowe, nie? Aczkolwiek miałem tego w domu dużo, bo tam rodzice chodzili na bazar i kupowali zawsze tam po złotówce jakby więcej tych gazet przeterminowanych, więc ja jakby gdzieś mnie ten temat fascynował w ogóle, tego czytania tych często dziwnych, często głupich, często no jakichś takich groteskowych. Pewnie wszyscy wiedzą, o czym mowa. I teraz jakby mam wrażenie, że jakby pasta właśnie jest takim gatunkiem, który jakby niekoniecznie powstał w momencie internetu, ale jakby znalazł sobie idealną niszę też, jakby swoje miejsce właśnie w internecie, który jest pełen takich właśnie, nie wiem, memów, gifów, jakichś przeróżnych krótkich w ogóle form. Proszę Państwa, czy w tym momencie ktoś by chciał się włączyć do rozmowy, o coś zapytać, skomentować? Wszyscy przysypiają. Ta historia o tym, że już płaci się tylko kredytami, skojarzyła mi się z inną książką, którą też wydał Hart, Dropie, na taki Suszczyński, nie wiem czy czytałeś. To nie wiem, czy widzisz jakąś analogię do jej książki? Czytałem tą książkę, bardzo mi się podobała i trochę powiedzmy, znaczy nie tyle byłem zazdrosny, co pomyślałem sobie czytając, że to jest właśnie dokładnie taki świat, który ja się poruszam, nie? I trochę bałem się powiedzmy, że jak ta książka Natalki wyszła, że jak wyjdzie moja, to wszyscy powiedzą, zrzyna z Natalki Suszyńskiej, nie? Lipa, lipa, nie? Ale myślę, że to jest, no, że ten świat, który powiedzmy ona też kreuje, jest na tyle, znaczy może być na tyle szeroki, że niekoniecznie tam musimy sobie wchodzić w paradę, ale ta książka, jak myślę, że to jest jakby można by zlepić razem i powiedzieć, że to jest jakby wersja powieściowa tego świata, bo ona też tworzy taki świat równoległy trochę, nie? Świat, który jest obok nas, a jednak są tam elementy, które nagle się tak właśnie, co jest grane, że tego to nie istnieje, ale może istnieć, nie? No w zasadzie właśnie. Przecież mam u ciebie roboty tak naprawdę, trochę mniej niż u w Dropie. Roboty w sensie czego? Roboty pracy. No. Tematu, pracy jako tematu. Aha, no tak. Ale... Są same przyjemności. Czy ja wiem, no tam jest chyba, na przykład pato rodzina to przecież pracuje, jest pracy, nie? Więc jest tam chyba parę takich tekstów, które ktoś pracuje, no już. Pana, ja właściwie przygotowuję pytanie do Pana, ale muszę to uzasadnić na początku chwilę. Otóż pisarze współcześni, ludzie wrażliwi, oczytani, bardzo inteligentni, jak Pan piszą książkę o rzeczywistości, która go otacza. Oglądam tą okładkę na tej głowie, takie po prostu jakby korzenie do góry i takie drzewo, czyli pewien rozgardiarz, pewien niepokój,
no i nie mówię pańka, ale no niepokój trochę bardziej niż niepokój. I teraz próbuję ten pisarz, pisarka jakoś rozładować to napięcie, więc piszę w stylu groteski oczywiście. Jeszcze przypomnę, że już Stanisław Lem po prostu miał takie po prostu opowiadania, które bardzo pasują do dzisiaj i cała technika, która nas otacza, sztuczna inteligencja i no i Bóg wie jeszcze, co tam mają w tych tajnych laboratoriach. Więc sytuacja jest jasna, w jakiej się pan znajduje. Oczywiście trochę się pan oddzielił od wielkich miast, od świata, troszkę uciekając od tej rzeczywistości. Otóż ja też mieszkam w przytułku dla bezdomnych, tak postanowiłem. I nie mam na przykład telefonu w ogóle, chociaż wszyscy bezdomni mają tam różne komputery, laptopy, etc. I powiem panu jeszcze takie może anegdotyczne. Kiedy idę do jakiegoś urzędu coś załatwić i mi się pytają urzędnicy, jaki jest pana numer telefonu, a ja mówię, no ja nie mam telefonu, jest konsternacja, a dlaczego? Co się stało? Więc mówię, zgodnie z prawdą, że stałem na moście dębnickim w Krakowie i wtedy anioł stróż powiedział mi, żebym wyrzucił ten telefon do Wisły, więc usłuchałem go oczywiście, jestem osobą wierzącą. No więc to jeszcze większa konsternacja, no i póki co nie przyjechał psychiatra, ale to, tak to wygląda, więc pytanie zmierza, jak pan może wyczuł, do tego, czy poza tym światem materialnym, super technicznym i nowoczesnym, który rzekomo służy dobry celu człowiekowi, zostaje życie duchowe, więc oczywiście na koniec to pytanie chciałem panu zadać, czy poza tą mistyfikacją materialną nie widzi pan w tym swoim zacisznym domku jakiejś duchowej pomocy, to znaczy Pana Boga? O tak, to jest to pytanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Znaczy tak, jak najbardziej widzę jakby duchową taką powiedzmy sferę tego, co nas otacza i też jakby kiedy o tym myślę sobie, to jest też taka pozytywna w ogóle, pozytywny aspekt tego mojego życia, prawda? Jak sobie myślę o tej rzeczywistości duchowej, to myślę, że po prostu wszystko jest w porządku, nie? Że to, że my się tutaj wyrżniemy też ten, to tak po prostu jest, nie? Bo taka jest rzeczywistość właśnie, nie? I też taki jest duch i duch właśnie tego chciał, a my jesteśmy powiedzmy jakąś emanacją tego ducha i musimy to jakby sobie na własnej skórze przećwiczyć, żeby wiedzieć. Więc, ale w przypadku Boga ja w sumie kiedyś córka mi zapytała, tato, czy ty wierzysz w Boga? Ja powiedziałem, że wierzę w boginię. I ona od tej pory zaczynała właśnie, ktoś się pyta, czy wierzy w Boga, to ona mówi, wierzę w boginię. No więc ja w sumie bardziej, jeżeli miałbym nazywać jakąś taką rodzaj jakiejś inteligencji, czy świadomości, czy czegokolwiek, to bardziej widzę, że ona jest bliższa kobiecie niż mężczyźnie i wolałbym też jakby takie widzieć, nie? I myślę, że właśnie będąc na wsi, mając kontakt z naturą, z czystą wodą, lasem, powietrzem, jakby tym, czego tak naprawdę brakuje w mieście, nie? Macie, Wisła jest ładną rzeką, ale jest trochę brudna, nie? Tak myślę, chociaż można na ten temat wiele mówić i jak ona jest wspaniała. Czy powiedzmy, nie wiem, Lasek Wolski, czy powietrze, no to jest to moim zdaniem ciężki temat, nie? Znaczy, trochę zrobię dygresję, ale czasami ludzie przyjeżdżają do nas na wieś i mówią, o kurczę, ale byliście odważni, że przeprowadziliście się na wieś, nie? To jest odwaga, nie? To wtedy jakby my odpowiadamy, że tam myślimy sobie, że odpowiadamy, że tak naprawdę odwagą jest mieszkać w mieście, nie? To jest odwaga, nie? Bo wiesz, tutaj jest, środowisko jest zatrute, człowiek stracił w ogóle kontakt z biologią, z przyrodą, w ogóle nie wie, skąd się bierze jedzenie. Jest takim elementem po prostu jakiejś technologicznej rozgrywki, a kiedy jest się na wsi, to jakby ma się kontakt po prostu na szczęście. Fajnie było, gdybym do końca życia miał taki kontakt właśnie, po prostu ma się kontakt z naturą, nie? I to jest w ogóle Bóg, nie? To jest Bóg, nie? To jest dla mnie, nie ma tam jakiegoś dziadka, który tam
mi coś mówi, co ten, tylko po prostu no, idę i widzę, po prostu to jest jakby, to jest Bóg, nie? To biologia, nie? Która jakby drzemie w ogóle w tej w ogóle materii, która się odradza w ogóle i tam rośnie i umiera i tak dalej, nie? Także jak najbardziej jakby taki aspekt duchowy, tylko no, w tej książce nie jest on poruszony, ja pracuję nad takim tekstem, który by tam jakoś opowiadał o takich moich poszukiwaniach duchowych, nazwijmy to, ale jeszcze nie wiem, czy jestem na to gotowy, czy znalazłem wszystko, co powinienem znaleźć. Wiele odpowiedzi na wiele pytań jakby znalazłem, ale nie wiem, czy na wszystkie, więc pewnie to poczeka. I no też właśnie wolałem też, bo pracowałem nad takim tekstem, ale tak sobie myślę, że to jest jeszcze coś, co przerasta mnie i pod względem formy, i w ogóle pod względem jakimś tam, nie wiem, intelektualnym, więc postanowiłem pójść na taką zabawę, nie? Czystą radość z pisania właśnie i ten. Właśnie, bo zaczęłam się zastanawiać, czy twoi bohaterowie w ogóle poszukują takich doświadczeń, albo przynajmniej, czy nawet jeżeli nie doświadczeń duchowych, to czy przynajmniej gdzieś tam przebija jakakolwiek zieleń spoza tego śmietniska. No to raczej nie. Nie ma tutaj tego. Jest to po prostu taki czysto materialna rozgrywka właśnie, która się tam toczy. Chociaż nie, tam pojawia się jakieś teksty, są teksty o Bogu tam, chyba jest na końcu tekst o Bogu w ogóle. Jest też jeden tekst, który chciałem właśnie wprowadzić do tego, ale nie zdążyłem jakby go zredagować, ale może kiedyś może kiedyś napiszę drugą część i tam go włożę, który jakby będzie mówił o tym właśnie jakimś takim moim zrozumieniu tego, co się dzieje, jakby tego kontaktu człowieka i Boga. Ale to może w przyszłości. Może jak rozmawiamy o Bogu, to może cię jeszcze zapytam o czas. Wędrując pomiędzy teraźniejszością a przyszłością i pomiędzy różnymi toczącymi się równolegle zdarzeniami, czy uważasz, że jakby, czy będziemy tracić wspomnienia, czy razem z rozwojem technologii, która daje jakby nam coraz większe możliwości archiwizowania, pamiętania, jakby ocalania tego, co jest, jakby dokumentowania, czy jednocześnie następuje jakieś wymazywanie tego wszystkiego, co zgromadziliśmy. Tak sobie pomyślałam, że jakby dla mnie u ciebie trochę tak jest, że jakby te wszystkie kody kulturowe i te historie, które dobrze znamy, one są jakoś, przez to, że są jakoś tam rozbijane, dekonstruowane, to też jakby tracimy je ostatecznie. No tak, myślę, że tak, że no, przez to, że znaczy tak naprawdę nie jestem jakby kompetentny, żeby cię powiedzieć tutaj jakby tak ja myślę, że tak, no bo to jest taka rzecz, że jak się powiedzmy nie pracuje nad wyobraźnią, czy też nad pamięcią, czy właśnie zapisywaniem tam, no to po prostu wykształca się po prostu taką pamięć krótkotrwałą, która po prostu działa tam skojarzeniowo i tak dalej, ale nie ma jakby takiej pogłębionej, nie wiem, refleksyjnej. Nie wiem, może to jest przesada, no bo ja nie narzekam, ja w sumie mam wrażenie, że przechodzę jakiś rodzaj rozwoju, jeżeli widzę powiedzmy siebie tam sprzed paru lat i sobie myślę, że okej, nie, że co ja robiłem wtedy w ogóle, w jakim momencie jestem teraz. Więc ciężko mi tak naprawdę powiedzieć się w ogóle tak jakby za tak wiesz, całość, nie? Za ogół ludzkości. Ja mam zadam pytanie o narkotyki i o rolę narkotyków, bo to jest tak, że to jest coś, co chyba jeszcze w polskiej kulturze jest nie do końca przerobione, bo też jako wydawca
Wiem, że wydawaliśmy książki mocno narkotyczne, takie, w których autorzy, no nie wiem, jawnie było wiadomo, że one są inspirowane po prostu, czy też wręcz częścią warsztatu pisarskiego było używanie po prostu narkotyków. One gdzieś tam ginęły i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że jest to sytuacja bardzo... bardzo... Pokażmy palce. Nienormalna, wiemy, że przecież... Używanie narkotyków. W wielu krajach, kulturach są całe, nie wiem, katedry, instytuty, które się tym zajmują, całe kierunki, które gdzieś to jakby jest w polskiej kulturze, jeśli chodzi o odbiór też tekstów kultury czy tekstów literackich, po prostu kompletnie przemilczane. Tutaj wprost to jest jakby Ziemowit Szczerek jakby wprost mówi o tym, że jest to literatura stonerowa, że to jest taki też gatunek właśnie z takie przejechanie tym stonerem właśnie przez polską, nie wiem, kulturę i tak dalej. Jakie tutaj to też może w nawiązaniu do pytania poprzedniego, tym zlaniu się z naturą, zlaniu się z jakimś właśnie czymś, co jest, nie wiem, niematerialne i tak dalej, jaką tutaj rolę odgrywa właśnie używanie różnego rodzaju narkotyków, nie wiem, jakie ty tam dokładnie bierzesz, po prostu pisząc, na ile to można, na ile ty to traktujesz afirmatywnie, co z tego jakby wyciągasz też. Bo wydaje mi się, że ta wyobraźnia, co to jest w tej książce, jest podyktowana w dużej mierze właśnie coś podpowiadają pewne używki, niekoniecznie obserwacja, tylko taka świata. Słuchajcie, oczywiście myślę, że to jest ohydna potwarz i dziwię się w ogóle, jak pytanie padło, bo jakby ludzie, którzy mnie znają, rodzina, przyjaciele wiedzą, że jakby nigdy nie używam, nie będę używał substancji, które zmieniają świadomość. Jestem jakby wrogiem tego i uważam, że to jest pójście na łatwiznę. Nigdy nie handlowałem, nigdy nie kupowałem, a to, że tam raz powiedzmy, nie wiem, że my tam, nie wiem, zawiasy, wiesz, no, ale to była głupia sytuacja, nie? Po prostu dostałem pod klatką z gościem, po prostu z takim kolegą, nie? Z ziomem i tak, wiesz, i oni palili, a wiesz, ja stałem z boku i mówię, dajcie mi spokój, nie chcę, nie? A tam, wiesz, nie? I leciała, przyszła policja, no i tyle, no i wiesz, nie? I koniec, no. Wyłączyliśmy relację. Także jakby nie używam, stronie od tego oczywiście, aczkolwiek dużo czytałem na temat tej kultury jako człowiek, który interesuje się i uważam, że to jest jakby bardzo ważny element jakby życia człowieka, jakby ten dział literacko, jakiś tam religijny, który mówi o używkach. I warto się z nim zapoznać i gdzieś mnie to zafascynowało, ponieważ jakby pewne doświadczenia, które człowiek jakby, o których czytałem tam książka, które ma w trakcie używania jakichś dziwnych substancji nielegalnych, są bardzo podobne właśnie takim mistycznym w ogóle, jakby mistycznym wglądom tak zwanym. Nie? I to mnie zaciekawiło jako człowieka poszukującego duchowości. Zgłębiłem tą literaturę dosyć dobrze. Jestem wielkim fanem takiego wydawnictwa Kultura, pewnie kojarzycie, i tam czytam te książki wszystkie i ten, i znam to, także mogę jakby improwizować, niejako improwizować, tworząc ten świat, bo po prostu go znam. Znam go, czytałem chyba wszystko, co się dało na ten temat. I co polecasz? Co polecam z tych książek? Ostatnio czytałem super książkę, nazywa się Gdy rośliny śnią. To jest w ogóle super książka. Ona jest o ayahuasce. Jakby mówi w ogóle jakby, no tak o historii ayahuaski, jest bardzo dobrze napisana, bo czytałem inne tam książki na temat ayahuaski, a ta jest taka właśnie z różnej perspektywy człowieka zachodu opowiedziana, ale tak też badania tam chemiczne składu w ogóle kulturowego, no szereg rzeczy, jeszcze nie skończyłem, jestem w trakcie czytania, ale polecam to jakby wszystkim, no mi się wydaje, że właśnie takich, że to są jakieś odpowiedzi, które być może myśmy jakby stracili kontakt w ogóle z takimi środkami, które działają właśnie tak powiedzmy jak ayahuasca, czy oczyszczają, a przy okazji dają człowiekowi wgląd w jakąś taką podświadomość, nie? Czy też w coś w nieświadomość, prawda? I że my jakby nasza kultura po prostu wzięła sobie za partnera alkohol, który jest też substancją psychodeliczną, ale jest jakby, no, krótkotrwałą, nie daje takich wglądów i też jakby kończy się bardzo
bardzo smutną, jakby kontakt z tym alkoholem, prawda? I, no ale niestety właśnie ten alkohol jest dozwolony, jest obecny w naszym życiu w różnych postaciach. I też moim zdaniem właśnie to, że mamy społeczeństwa, które po prostu zjadają tyle mięsa, ja jem mięso, od razu powiem, ale ograniczam je, ale alkohol i mięso to są po prostu dwaj bracia, nie? Że jak człowiek się napije, to po prostu tłusto zje, no, czyli jakieś tam zwierzę, więc jakby odsuwając te środki, które po prostu działają jakby w takich głębszych wglądach, odcinamy w ogóle bardzo ważną gałąź jakby naszego człowieczeństwa, nie? Dlatego często właśnie tutaj mówię, rozmawiam tutaj ze znajomymi, że humanista dla mnie powinien po prostu, powinien przeczytać na ten temat bardzo dużo. Polecamy dietę, którą ma u siebie Gulliver, czyli pije po prostu sok z napary z roślin. Aha, no tak, tak. Zaintrygował tytuł tej książki, jeszcze nie zdążyłam przeczytać, a właściwie ten drugi człon z wolnego wybiegu. Co to dla Pana znaczy? Bo ja w ciągu swojego życia mieszkałam w różnych miejscach, i w małym miasteczku, i na wsi, i w dużym mieście, i trochę za granicą, i oczywiście w Polsce teraz. Natomiast wydaje mi się, że ten, znaczy ja tak teraz sobie myślę, że ten wolny wybieg, właśnie jak on jest tutaj potraktowany, czy to jest ten wolny wybieg w głowie, czy ten fizyczny bardziej, i czy na przykład to, że my mamy w pewnym momencie taką fizyczną przestrzeń, że na przykład kawałek sadu, łąki, czy to poszerza tą przestrzeń w głowie, czy to nie ma związku? Bo ja osobiście powiem, że byłam zaskoczona, jak mieszkałam kilka lat na wsi pod Krakowem, że te kobiety, bo akurat tam mój syn chodził do szkoły, one potrafiły bardzo niezależnie oceniać różne rzeczy. To wcale nie były osoby sformatowane, że ksiądz proboszcz na pierwszym miejscu, potem długo nic i tak dalej, tylko one miały taki krytyczny ogląd po prostu tej rzeczywistości. Nawet może czasami w sposób bardziej niezależny myślały niż osoby z miasta. Ale oczywiście też na wsi się zdarzają osoby no, sformatowane. I czy Pan dostrzega tu jakiś związek właśnie między, no tylko ze swojego doświadczenia, właśnie jeśli chodzi o miejsce, czy tegoś wpływa na percepcję i myślenie o świecie? Że na przykład im gęściej jest, im te interakcje są częstsze, to mamy mało przestrzeni na swoje myślenie na przykład. No to tak ogólnie. Znaczy ja odpowiem jakby powiedzmy za siebie, ale mam wrażenie, że dużo ludzi jakby odczuwa to, co ja, że no, że po prostu rzeczywiście ta przestrzeń się skurczyła tak bardzo, że dla mnie osobiście miasto stało się taką przestrzenią, jakby, której ciężko po prostu żyć. Jest jakby to zagęszczenie ludzi, w ogóle zagęszczenie hałasu, spalin, jakichś tam smogów, zagęszczenie w ogóle jakichś idei, w ogóle zagęszczenie emocji, które się po prostu na ulicach zaczęły kłębić, że to jest po prostu jakby za dużo i to gdybyśmy mieli powiedzmy tak naprawdę częstszy kontakt właśnie z naturą, z tym, no to myślę, że to jest, to zmienia świadomość po prostu, nie? To po prostu zmienia świadomość, bo uczy też jakby no, szeregu rzeczy, jakiś szacunku tam do życia. Właśnie, że z tą wsią jest tak, że ja też spotykam właśnie ludzi, też kobiety, mężczyzn na tej wsi mojej podkarpackiej, która tam powiedzmy jest postrzegana jako taki najgorszy jakiś zabobon i ciemnota. To naprawdę tam są ludzie bardzo, znaczy bardzo życzliwi, bardzo uprzejmi, bardzo mają zdecydowany właśnie ogląd rzeczywistości. To nie jest tak, że oni tam siedzą i to się słuchają księdza, tam, że głosujcie na Dudę, to mi dobra, nie tam. Tylko po prostu mówią, że nie będą, głosują na ten, na tego, bo ten jest taki, a ten jest taki, więc jakby. A co do powiedzmy do tego wolnego wybiegu, to ja pomyślałem, znaczy ja bym. Stwarzając ten tytuł, trochę jest on jest taką trochę karykaturą. No tak, że jakby dokładnie, nie, że z kukury z wolnego wybiegu. Nie, że trochę mam wrażenie, że wolność ma swoje mroczne strony po prostu, nie? Że to nie jest tak, że wolność jest jakby ideą taką, że
ona nam da odpowiedź na wszystkie pytania w ogóle, nas uleczy, tylko po prostu jest, jak wszystko w życiu, po prostu ma swoje mroczne i swoje dobre i mroczne strony, nie? I także jakby to, że człowiek ma nie, powiedzmy, nie wszyscy, nie teraz, ale jakaś część społeczeństwa, nie wiem, może w Europie Zachodniej, czy tam w różnych częściach świata, gdzie po prostu jest dużo pieniędzy i tam sobie można stwarzać właśnie jakieś oazy na pustyni i tak dalej. Jest że ta wolność taka, że mogę teraz, mogę wszystko zrobić, mogę wszystko i wszystko mi wolno i mogę stworzyć wszystko, że ona po prostu może się, ta idea się może bardzo łatwo zdegradować i stanie się po prostu swoim przeciwieństwem, jakimś monstrum, nie? Więc tutaj te moje teksty właśnie też są trochę o tym, że taka wolność, właśnie nieograniczona wolność może przyjąć, powiedzmy, nie wiem, no, wolność wypowiedzi, no jak mamy te patostreamerskie jakby kanały, nie? To może zabrzmi to strasznie w ogóle jakoś dziadersko czy ten, ale dla młodych ludzi, no, ale nie wiem, mam wrażenie, że jest to jakby taki trochę patologiczna sytuacja, że to się nazywa, no, patostreamy, nie? Takiej wolności po prostu, ale która... Ale komentarze pod artykułami, które... No tak, tak, no, wolność, że człowiek może powiedzieć... Tak, anonimowo może powiedzieć wszystko i po prostu najgorsze ścierwo po prostu, nie? Więc jest to jakaś mroczna w ogóle, mroczna twarz wolności. Więc ten wolny wybieg jest trochę taki, że jak powiedzmy jakby kurą, powiedzmy, kur, nie chcę kpić z kur, nie? Ale jak, nie wiem, może są hodowane kury, nagle im stworzymy taki właśnie, nie wiem, kurnik wielkości tam 2x2, rzucimy tam ziarno i one poczują. Znaczy pewnie tak nie jest, teraz trochę personifikuję, właśnie używając jakichś takich ludzkich tutaj, tych, że one tak po prostu wyjdą, zaczną jeść ten i będą takie wolne w ogóle i że będzie im się wydawać, że wow, nie, że teraz właśnie mają ziarno, mają przestrzeń i ten, a tak naprawdę też są jakieś klatce tylko niewidocznych, być może mniej widocznych, no, szczeblach, czy jak to się nazywa, kratach. Proszę? Ja jakbyś rosł z kury wielu powiedziałem. Ja bym się rosł. A ty masz jakieś zwierzęta? Podsłuchałam, że koty. Tak, koty mam, koty. Są to koty, które jakby dwa adoptowane, trzy podrzucone, potem z jeden nie zdążyliśmy go wysterylizować, więc pojawiły się nowe koty. No ale jest to, powiem wam, że to jest to jakby teraz na wsi plaga kotów jest. Jest to jak się idzie do gospodarstwa, od gospodarstwa do gospodarstwa, to naprawdę tam co gospodarz w miejscu, gdzie są dzieci na przykład, to po prostu ma tam po 12 kotów, nie? A te koty, znaczy każdy daje im jedzenie, nie? Ale one tak trzeba uwagi, no są drapieżnikami, no bo są drapieżnikami. One, ja na przykład w tym roku zdziwiło mnie to, że nie słyszałem, znaczy bardzo wczesną wiosną słyszałem takiego ptaka, który się nazywa derkacz. To jest taki ptak, który żyje w trawach, ma gniazda w trawach i tam i skacze tam w trawach. I on też ucieka tak właśnie po tym, bo nie wiem, czy chyba lata, ale chyba nie jest takim sprawnym lataczem, więc jakby jest w trawach. I on takie wydaje bardzo, nie wiem, czy ktoś wie, ale wydaje tak charakterystyczne dźwięki, takie dziwne bardzo. I w tym roku go nie słyszałem, nie? Ale za to właśnie widziałem, jadąc tam, jak przyjeżdżam obok jakiś łąk, to widziałem zawsze po prostu na łące koty, które po prostu siedzą tak, patrzą gdzieś właśnie w jakąś dziurę, bo tam pewnie sobie polują na coś, więc jakby, no jest to plaga i no ale to jest, jakby, nie da się tego powstrzymać, bo ludzie po prostu też wyrzucają te koty po prostu z samochodów, nie? No i co wtedy zrobić, no? A przecież u was w wsi na łańcuchu? To zależy. Ale mało w sumie widzę na łańcuchu psów. Raczej takie są wolno biegające i tutaj u nas jest tak w miarę, jeżeli chodzi o to takie właśnie zwierzęce życie, to jest tak w miarę luzacko, że te psy tam sobie biegają i ludzie tak właśnie jakoś tam z tą zwierzyną żyją od dawna, nie? Mają ten las i te zwierzęta cały czas tam pojawiają z tego lasu i tak dalej, więc oni mają jakąś taką inną relację, powiedzmy, z zwierzętami, nie? Może większy szacunek, no. A umiesz jeszcze inne ptaki naśladować? Chyba nie. A jakbyś był ptakiem, to jakim ptakiem?
I jaką rośliną? Oczywiście, że... Oczywiście, jeżeli ptakiem, to orłem, jeżeli grzybem, to prawdziwkiem. A jeżeli rośliną, to... marihuaną. No i oczywiście wróżbę. Proszę Państwa, w ten oto sposób dobiegamy do końca spotkania stonerowego na temat literatury stonerowej. Polecamy wszystkim prawdziwki. Tak. No i oczywiście książkę. Dzięki. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.